Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu fazy play-off między Aksa Unia Święci a Kowal Krakowia. Proszę o podsumowanie tego spotkania przez trenerów. Tak, ja oceniam dzisiaj ten mecz z obydwu stron, z strony Oświęcimia i naszej, bardzo wysoko. Wiadomo, że mi lepiej się to ocenia, bo my wygrali o bramkę. Był to wyrównany mecz. Ja uważam, trzecia tercja, końcówka fantastyczna. Tam spokojnie mogła być dogrywka i my mogli przegrać ten mecz. Także ja oceniam grę Oświęcimia. Uważam, że bardzo, bardzo dobrze. Tak samo nie z naszej strony, a tu jedną bramkę, żeśmy wygrali, no to ja myślę, że zawdzięczamy Radziszewskiemu. A wiadomo, że szczęście tam też było, na przykład dwa słupki albo poprzeczki, ale Radziszewski bronił fantastycznie. Także czekaliśmy, że będzie ciężko, bardzo ciężko, ale aż tak ciężko nie, to przyznam. No a wracamy do Krakowa, koncentracja na ten mecz w sobotę, a to bude krążnie, że tak zawsze powtarzam, że te szanse dalej, gdy się wynik taki, jak jest, każda drużyna musi awansować. Państwa, no byliśmy postawieni dzisiaj przed tym zadaniem, gdy załamialiśmy 2-0, wygrywaliśmy w fazie play-off. Zdawaliśmy sobie sprawę, że dzisiaj się będzie u siebie musimy wygrać, żeby liczyć się w tej stawce, co nie znaczy, że poddamy się w leczu w Karnowie oczywiście. Chciałbym dodać jedną rzecz, bardzo istotną. Co można zauważyć, ktoś, kto obserwuje ligę, widzi, że liga rządzi się swoimi prawami, natomiast play-offy to jest jednak zupełnie. Tam trzeba wyzwolić dodatkowe pokłady energii, trzeba dołożyć do tych swoich, powiedzmy, możliwości jeszcze te 10-15% tych cech ambicjonalno-wolucjonalnych. Wtedy trzeba mieć trochę szczęścia, bo tego szczęścia może troszeczkę dzisiaj mieliśmy mniej, dlatego sądzimy z wojska pokonani, było kilka słów, poprzeczek. Ale jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym, bo i pewnie tak mówię o tym jeden głowy, dzisiaj było lepsze. Proszę o pytania. Wczoraj różnicę zrobił Leszek Gaszkiewicz, dzisiaj Dawid Kostuk. Świetny występ jego. Zagrał dobrze. Ja mogę być zadowolony z jego występu. Nie tylko w dzisiejszym meczu, ale jest to wzmocnienie naszego zespołu.